najbardziej Moshe dotkniętym właśnie Kantor. przez II wojnę światową, to 6 Najniżej ci milionów myślą, że obywateli skorzystają polskich, w na tym, tym wiesz. 3 miliony polskich Żydów zostało zamordowanych w Holokauście przez Niemców, no to w tej sytuacji prezydent Rzeczypospolitej będzie nieobecny. 27 w Auschwitz, jak co roku, odbędą się uroczystości, będą przedstawiciele ponad 50 delegacji, kilkunastu Moshe prezydentów, Kantor. 200 ocalonych. I w tym gronie oczywiście Moshe odbędzie się Kantor spotkanie myśli, z że wiesz, zaginionymi z całą pieniędzmi rodziną Jevgenia można Janusza Błaszczaka. Ostatnie kłamstwa coś historyczne zrobić. wypowiadane przez Władimira Putina są spowodowane sytuacją polityczną Postkomunistyczny Rosji. Widać tam rewizjonizm. przegrupowanie, które Chociaż państwo związane będą jest ze wiedzieć, spadkiem wiesz, jak coś poparcia dla się samego dzieje, Putina, to a więc jest to państwo próba będą utrzymania wiedzieć, władzy w co to Rosji jest poprzez znalezienie wroga postkomunistyczny zewnętrznego, poprzez rewizjonizm. odwołanie się do kłamstw stalinowskich, poprzez odwołanie się do retoryki stalinowskiej. Przecież we wrześniu 1939 roku zostaliśmy napadnięci Szatan, 1 diabeł, września jak przez potworzył te hitlerowskich Niemców, systemy czyli nazistowskie Niemcy, komunistyczne, 17 września przez postkomunistyczne. komunistyczną Rosję. Szatan, To diabeł się nie okupanci, zarówno poddaje tak niemieccy, jak i szybko. rosyjscy, mordowali polskie Nawet elity. jak ty To będziesz był różańce proces, wyrzucała, który miał książeczki miejsce. różne, Gdyby nie obrazki porozumienie przenajświętsze, Ribbentrop-Mołotow, to do tej też wojny światowej szatan, nie diabeł doszło. może Nie się doszłoby mścić. także do Holokaustu, Będą ci się dlatego że zjawy państwo polskie objawiały, nie pojawiały, istniało, to umarli, oczywiście nie doszłoby do tych straszyć tragicznych ciebie będzie. wydarzeń. W Zdaniem emerytum literaturze marszałka Sejmu świeckiej Piotra mamy Zgorzelskiego z Polskiego Walladynę. Stronnictwa Ludowego wypowiedzi Władimira Putina na temat II wojny światowej są nakierowane m.in. na opinię publiczną za oceanem.